Witajcie w kolejnym odcinku. Ostatnio w ręce wpadła mi książka Michio Kaku Wszechświaty równoległe. Tworzyłem już filmy na podstawie innych książek tego autora, jednak nie poruszałem tematów związanych z kosmologią. Czas to zmienić. Porozmawiajmy sobie na temat widzialnego wszechświata. Zapraszam. Gdy patrzymy na nocne niebo, mamy do czynienia z takim wehikułem czasu. Gdy podziwiamy gwiazdy, widzimy je takimi, jakie były kiedyś. Jeśli spojrzymy na Słońce, czego nie polecam robić gołym okiem bez specjalnych filtrów, widzimy jego obraz sprzed 8 minut. Właśnie tyle czasu potrzebowało światło wyemitowane przez naszą gwiazdę, żeby dotrzeć do naszego oka. Aby łatwiej to zobrazować, posłuszmy się przykładem. Załóżmy, że około 1000 lat świetlnych od naszej planety istnieje obca cywilizacja, nazwijmy ją ET, powstała mniej więcej wtedy, kiedy my. Patrząc w jej stronę, widzimy obraz sprzed 1000 lat. I dopiero za 1000 lat będziemy w stanie zobaczyć, co się u nich dzieje teraz. Podobnie jest z obserwacjami ET. Jeśli spojrzą w tym momencie na Ziemię, nie zobaczą wieżowców czy innych olbrzymich budynków, tylko na przykład formowanie się państwa polskiego. Rzućmy okiem trochę dalej. 9 miliardów lat świetlnych od nas rozwijają się ksenomorfy. Są w granicach widzialnego wszechświata, jednak żebyśmy mogli teraz je zobaczyć, musiałyby powstać wcześniej niż 9 miliardów lat temu. Wszechświat był wtedy jeszcze na tyle młody, że wątpliwe jest, aby mogło w nim istnieć życie. Jeśli ksenomorfy pojawiły się na przykład 2 miliardy lat temu, to będziemy mogli je zaobserwować dopiero za 7 miliardów lat. Wszechświat narodził się 13,82 miliarda lat temu. Pierwsze światło, jakie powstało, zostało wyemitowane około 380 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu. Posiadamy teleskopy, które potrafią fotografować to światło. Dostarczają nam one zdjęć z dzieciństwa naszego wszechświata. Jednym z takich urządzeń jest sonda WMAP, dzięki której powstała mapa mikrofalowego promieniowania tła, pokazująca obraz wczesnego wszechświata. Zdjęcie może nie jest spektakularne, ale pomyślcie. Ukazuje nam światło, które powstało ponad 13 miliardów lat temu. Michio Kaku żartobliwie określił je skamieniałością w świecie fizyki. Na naszym obrazie jest to linia opisana jako horyzont. A co jest za nim? Cywilizacja Gangan mieszka na planecie oddalonej od nas o 18 miliardów lat świetlnych. W tym momencie nie jest dla nas widoczna. Będziemy mogli ją zobaczyć, a w zasadzie miejsce, w którym powstanie, dopiero za 4,5 miliarda lat. Warto jednak zwrócić uwagę, że Jar Jar posiada własny, widzialny wszechświat, który znacznie różni się od naszego. Zaznaczyłem go na rysunku drugim okręgiem. Jak widać, okręgi posiadają część wspólną. Oznacza to, że Ganganie, tak jak i my, mogą podglądać ten obszar. Z kolei ksenomorfy widzą i naszą planetę, i planetę Gangan. Każde położenie we wszechświecie posiada własny, widzialny wszechświat, który jest zależny od położenia obserwatora. Można go określić jako sferę, w której środku znajduje się obserwator. Często dostaję od widzów pytania, jak wielki jest wszechświat lub co jest poza granicami wszechświata. Niestety nie da się na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ przez ograniczenie prędkości światła widzimy tylko niewielki wycinek całego wszechświata. Nie jesteśmy nawet w stanie stwierdzić, czy jest on skończony, czy nieskończony. Nasz rysunek mógłby sugerować, że promień widzialnego wszechświata wynosi około 13,5, natomiast średnica 27 miliardów lat świetlnych. Tak by było, gdyby wszechświat okazał się stacjonarny. Jednak zachodzi w nim tak zwane zjawisko ekspansji opisane przez prawo Hubble'a. Wszystkie galaktyki poza układem lokalnym oddalają się od naszej galaktyki z prędkościami tym większymi, im dalej się od nas znajdują. Co to oznacza? Wróćmy do naszego przykładu. 9 miliardów lat temu galaktyka, w której żyje nasz ksenomorf, wyemitowała światło, które teraz odebraliśmy. Widzimy jej obraz sprzed 9 miliardów lat. Jednak ekspansja wszechświata sprawiła, że w tym momencie galaktyka ta jest o wiele, wiele dalej. Na podstawie różnych obserwacji oszacowano, że promień widzialnego wszechświata wynosi nie 13,5, a 46 miliardów.
miliardów lat świetlnych. Pierwsze gwiazdy zaczęły powstawać około 100 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Te z nich, które udało nam się zaobserwować, znajdowały się 13,5 miliarda lat świetlnych od nas. Jednak obecnie, o ile jeszcze istnieją, oddaliły się na odległość 46 miliardów lat. Aktualnie w obserwowalnym wszechświecie możemy zaobserwować około 100 miliardów galaktyk. Jednak za 15 miliardów lat sytuacja diametralnie się zmieni. Jeśli nie wydarzy się nic, co odwróci ekspansję wszechświata, do tego czasu 99,99% z tych galaktyk nie będzie widoczna, ponieważ przekroczą one krawędź obserwowalnego wszechświata. Galaktyki te będą się tak szybko oddalały, że ich światło nigdy do nas nie dotrze. Mieszkańcy naszej galaktyki będą mogli zobaczyć tylko lokalną supergromadę, czyli kilka tysięcy galaktyk. Jednak z czasem sytuacja będzie się pogarszać, aż w końcu zostanie tylko grupa lokalna, czyli 40 różnych galaktyk, do której należą m.in. Droga Mleczna, Galaktyka Andromedy czy Obłoki Magellana. Grawitacja wewnątrz grupy lokalnej jest na tyle silna, żeby przeciwstawić się ekspansji wszechświata. Galaktyki te nie oddalają się od siebie, podobnie jak nie oddalają się ciała Układu Słonecznego czy gwiazdy Drogi Mlecznej. Jednak inne zakamarki kosmosu przestaną być widoczne dla istot żyjących w tych czasach. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Piszcie, jakie jeszcze kwestie kosmologiczne lub futurologiczne powinienem poruszyć. W tym temacie polecam Wam książki Michio Kaku. Jest to jeden z moich ulubionych autorów książek popularno-naukowych. Dziękuję Wam za uwagę. Miło mi będzie, jeśli docenicie moją pracę i klikniecie łapkę w górę lub udostępnicie ten film. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.